serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest godzina coś koło 5, 4:40, 4:30 myślę. No i my się wybieramy na wyprawę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Będą na pewno emocje, ryby, na pewno leszcze. Także przygotujcie się na mój odcinek. Wreszcie dotarliśmy na łowisko. Jesteśmy na oto takim miejscu. Tutaj. No i tyle. Akurat jest piasek, jak widzicie, wszędzie, także jest nie za bardzo. No i tutaj nasze rzeczy, taka skarpa. Ładna ogólnie. Tak. Tutaj taka jest skarpa, jak mówiłem, nóż. No i na takim miejscu pierwszy raz. Tutaj mi się wydaje, że gdzieś tutaj to jak pójdzie i będziemy łowić na dwa grunty i tutaj gdzieś dalej wchodzić pójdą. Nie działamy. No to, no i my dzisiaj łowimy taką oto zalętą. Jest to Ampio chyba, tak. Feder. Taka jakaś uniwersalna, chyba zwykła. Leszcz, karplin, karaś, płoć. Tutaj macie. I wyszła nam z tego taka wenęta, gdzie nic nie dodaje. Taka jakaś żółta, coś takiego wenęta. I łowimy również na białe robaki i kukurydzę jeszcze tam dalej. No i pierwsza wędka już jest zarzucona. Stojak rozłożony. Grunt. Wędka jest niedaleko od brzegu, druga będzie dalej. I później będą jeszcze dwa spowiki. Ogólnie to jest jakby inna część zalewu, bo my zawsze łowiliśmy za tym trzcinami, za tym mostem, tam w tej zatoczce, a teraz się przenieśliśmy troszeczkę dalej, tutaj jesteśmy. I tak jak mówię, jest bardzo pięknie, tylko nie wiem, czy będą leszcze i ogólnie ryby brały, ale naprawdę miejscówki wszystkie są bardzo fajne, mi się podobają. Wszędzie można tak dobrze dojść do wody, nie ma takiego dużego jakiegoś spadku. Także można wszędzie dojść, tam można sobie pochodzić. Ogólnie las, woda, coś przepięknego. Naprawdę jest dobrze. No i tyle, co tu by przedłużać film. Jest trochę wiatr, ale no za to też Was trochę przepraszam. Ale teraz jakiś się zrobił. Ogólnie, no tyle łowimy. Nie będę tego filmu, mówię, przedłużał. Tylko jak będą jakieś ryby, albo drugą wędkę zrzucimy, albo coś się będzie działo, to się widzimy! No i właśnie mieliśmy branie. I zacząłem. Nie wiem, czy coś będzie. Jest leszczyk mały. Chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Mały leszczyk. To jest leszczyk, czy to nie leszczyk? Chyba nie leszczyk, nie. Nie, leszczyk. Jak taki leszczyk jest? Nie taki duży, ale nie mały też. Sobie go może podbierać, bo nie wiem. Prowadzimy ładnie. O, jaki ciężki ten podbierać. Takiego oto szczyka. Cały gnez tutaj odhaczę. Leci, ktoś zaczął. Nie, tak lekko. Będę musiał go później odhaczyć. No ale jak możecie zobaczyć, taki leszczyk, średniaczek, już nawet ładny taki można powiedzieć. No i tyle. Taki w miarę leszczyk. No i właśnie taki oto leszczyk, był troszeczkę większy, ten przynajmniej mi się wydawał. Wziął, mamy ten sam zestaw, już nie będę mówić kilka razy w odcinku, no bo nie po prostu. No i tyle, no. Lesz wziął koło tego mostu, gdzieś tam, tylko że tak od tego mostu to może, no nie wiem, no kilkadziesiąt metrów. I tak, tutaj jeszcze jest wędka. Nie wiem, czy ją przedstawiałem na filmach. Może ją teraz przedstawię wam, jak chcecie. Jest to Jackson Black Arrow Telespin 390. Od 10 do 30 gram wyrzutu. Jest to wędka 390, jak wam mówiłem. I ona jest na składnik zarzucona. Tak, ona jest na składnik zarzucona. Jak wam mówiłem. Składnik, nie wiem, czy będziecie widzieć. Jest gdzieś o tam, o. Ja to widzę, ale wy chyba nie. Bo jest duża fala i dlatego... No, dlatego jest jak jest. Jest bardzo trudne warunki są, jeżeli chodzi o łowienie spławikowe. I kołowrotek to jest też Jacksona. Nie będę już wam mówił. Taki jakiejś średniej półki, nawet niskiej. Średniej można powiedzieć. Jakiś Jacksona. No i ogólnie tyle. To łowisko zaczyna mi się sprawdzać, podobać, bo tu jest fajnie i jeszcze biorą ryby, co mnie zadowoliło, bo też dzisiaj miałem takie przekonanie, że jednak nic nie będzie brało, także no jest fajnie, bo tak. Teraz jeszcze pójdziemy sobie trochę dalej i zobaczcie, tutaj jest druga miejscówka. Naprawdę to jest ładnie zrobione bardzo. Mi się to podoba. Tutaj można gdzieś z płowiskiem z brzegu na jakiegoś okonika naczerwonego. Tylko teraz nie wiem, czy mnie dobrze słyszycie naprawdę, bo jest mega, mega wiatr. Naprawdę, sorry za to, ale jest dość, dość duży naprawdę wiatr. No więc nie jest najlepiej. Tak. No i ogólnie tak to łowisko dalej wygląda. Tam jest kolejne stanowisko. Idziemy do tego kolejnego może stanowiska, bo jest blisko. To jeszcze wam pokażę, to stanowisko już jest lepsze, takie bardziej zrobione. Tylko niestety tutaj nie ma takiego wgłębienia jak tam na przykład. Tylko o, tam dopiero jest takie wgłębienie. Ale tutaj za to mamy bardzo dobrze jakoś tak, to jak można sobie podwyższyć. Albo i grunt. Tutaj za to można już naprawdę dobrze połowić, bo są schodki. Jest dobry dostęp do podbierania ryb, do choćby rozrabiania walenty i wiele innych rzeczy. A do siatki gdzie postawić. Też jest dobrze. Tyle, że jest źle, no jeżeli chodzi o podpórki, no bo nie ma gdzie tego wsadzić. No ale ogólnie jest straszny wiatr i nie będę was tutaj zanudzał moim gadaniem. No i taki piękny oto maluteńki leszczyk. Nawet było tylko sprawdzanie, nawet branie nie było widać praktycznie. Takie maleństwo, przepiękne po prostu, bo jest naprawdę ładny. Ląduje do wody. Thank you.
bym powiedział średniaczek. Tak. Nie jest za duży, nie jest za mały. Taki leśnik. Trochę większy od tego. No i zobaczcie sobie takie oto piękne widoczki. Prosto z nad zalewu, jak to można nazwać, i punk. Yeah.
dość dużo, ale nie nagrałem, bo nie miałem czasu, bo były takie brania, że na kilku wędkach, ale niestety się nie udało złowić i sprawdzałem też zestawy wszystkie, więc tak to wygląda. Ogólnie, no nie wiem, jest koło 8:00. Widzieliście te piękne widoki. No i co, będziemy dalej łowić, no. Na razie nie ma za bardzo efektów, brań ogólnie nie bierze. No ale zobaczymy, może jeszcze coś się będzie działo. Jak się działo będzie coś, to na pewno my się widzimy. Ależ była walka zacięta, proszę Państwa. Jest piękny leszczyk. Nie no, ale ten naprawdę już jest... Kurde, jeszcze jakieś muchy mi. Oczy powłaziły, ludziska. Co się dzieje? Leszczyk pada. No ale mamy naprawdę przyzwoitego leszcza, powiem Wam szczerze, że się cieszę, bo jest leszczyk fajny, ale chyba popchnął. Taki go trzeba będzie odhaczyć. Nie, on nie popchnął. On się zahaczył o podbierek. Dobra, mniejsza z tym. Ale jest naprawdę piękny leszczyk. Tutaj jest dziabnięty, jak widzicie. Ale jest leszczyk. Naprawdę, naprawdę już jest przyzwoity, duży. I tyle. Pada deszcz. Chyba będziemy musieli jeszcze zanętę rozrobić. Jak widzicie, skończyła nam się zanęta. Tamta, już nic nie zostało. Tamten leszczyk naprawdę był przyzwoity. Ja się trochę zgrzałem, bo my byliśmy, była taka akcja, że my byliśmy tutaj, ja byłem... I później musiałem biec tędy na dół tam, bo już po prostu była piłeczka przy samej górze i musiałem ciąć. I ten leszczyk, no tak, taki w miarę już był sporszy, bo był sporszy. I już podnieść go do góry, no to tak nie za bardzo, więc musiałem go w podbierach wprowadzić. On mi się na końcu jeszcze zaczął wyrywać. Bałem się, żeby mi się nie ten... Dwa razy go w podbierek, jeszcze się poślizgnąłem, także kupę roboty. No ale już zanętę miałem wcześniej rozrabiać, pada deszcz niestety, jak możecie zauważyć. Mamy tą zanętę, której już jest koniec. I teraz będziemy testować kolejną zanętę. Jest to zanęta Incel, zanęta wędkarska. Co tu jeszcze dalej? Karplin karaś, jak możecie zauważyć. Jest to prawie kilogramowa zanęta. I to wsypiemy tak z pół, może całą nawet tą zanętę. I zobaczymy, jakie będą efekty tej zanęty, co będzie dawała. Bo teraz jeszcze wszystkie wędki są na tej starej zanęcie, no ale teraz jak już będziemy coś zmieniać robaki, albo będzie jakieś branie, no to już będzie ta nowa zanęta. Zobaczymy, jak się spisze. Jeszcze pobędziemy kilka godzinek, myślę, bo jest deszcz, ale taki nieduży. Tutaj, jak możecie zauważyć, to w ogóle nie pada, bo to jest las, więc jest lepiej, ale nie grzmi. No i ogólnie jest dobrze i tyle. Podbierak, ale to myślę, że jakoś poradzimy do przodu.
góry. Opa. Zbranie zdecydowane, jak każde u mnie. Tutaj go położymy, tak, i teraz zaczęły mi naprawdę większe brać, ten też nie należy do najmniejszych. Japy ma już taką porządną, że mój palec się mieści. No i tyle, nie będę wam żartował ani gadał. Taki deszcz. Dobra. No jak widzicie, zaczyna padać deszcz, znaczy już pada z godzinę. Wszystko jest mokre, więc się zwijamy powoli, już też przeciw niby deszczowe płaszcze nam przemakają. Także już się będziemy zwijać. Złapaliśmy, nie wiem, 5, mi się wydaje, 4, na pewno leszcze raczej. Nie wiem, ile mówię tak na oko. I tyle, w tym odcinku to była tyle. Coś mi spadło na nogę. Jeżeli wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie subskrybować kanał, aby być na bieżąco i trzymajcie się, do usłyszenia i do kolejnego odcinka, cześć! We'll be right back.